Jak już przejdziecie przez tę trasę, to dołączycie do Marszu Kodowskiego? Marsz Kodowski rozpoczyna się, o ile się orientuję, nieco wcześniej. I my oczywiście bardzo serdecznie zapraszaliśmy od początku, kiedy dowiedzieliśmy się, że Mateusz Kijowski zdecydował się nie dołączyć do marszu antyfaszystów, to uczestników zapraszaliśmy i dalej zapraszamy na to, żeby po swoim marszu, po marszu KOD-u przyłączyli się do nas. Ale nie ukrywamy, że jest nam szkoda, że lider KOD-u zdecydował, że tym razem będzie osobno i nie dołączył do koalicji antyfaszystowskiej, bo jeżeli chce się bronić demokracji w Polsce, to nie ma możliwości nie sprzeciwić się neofaszyzmowi. Dla mnie nie jest do końca zrozumiałe, jak jednocześnie można startować z marszem z placu Narutowicza i reklamować demonstrację podobizną Romana Dmowskiego. Jest to pewien absurd z tej kategorii, co hajlowanie na obchodach rocznicy powstania warszawskiego. Zapraszaliśmy wszystkie środowiska, zapraszaliśmy również partię Razem, środowiska antyfaszystowskie, żeby poszły z nami. Zdecydowali się pójść oddzielnie. Trudno powiedzieć dlaczego. Od dawna już mi zapowiadali nasz marsz, tak? Gorący kartofel. No dobrze, o 12.30 zaczyna się na placu Narutowicza. Jak długo ten marsz będzie trwał? No, idziemy na pole Mokotowskie. Samego marszu będzie pewnie około godziny, może nawet trochę mniej. To nie jest daleki dystans. Na polu Mokotowskim będzie koncert. Właśnie 2-3 koncerty. Najpierw Arek Kusowski, potem Big Cyc, oddział zamknięty, więc to takie świętowanie radosne może się trochę przeciągnąć. Pytam pewnie dlatego, że o 16 mamy szansę skończyć. Zastanawiam się, czy pan zdąży na plac Zamkowy potem podjechać jako no, na plac Zamkowy to na pewno nie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.